Okej. Cześć, Macha. Ale ty mi za dużo nie wytłumaczyłeś, tylko że mam wrócić na 1,5 kółek. O, już widzę przymiarkę robi na MRF-ie. Cześć, Macha. Ale ty mi za dużo nie wytłumaczyłeś, tylko że mam wrócić na 1,5 kółek. Co, będziesz uczył tatę jeździć na 300? Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, f***ing warzone. I chyba gaz był odkręcony do końca. Najpierw może na MRF-ie, a później, nie? No ale już widzę, że już nauczyłeś na MRF-ie. No może. To teraz będziesz musiał wytłumaczyć z tym motocyklem. No! Tata? Tłumaczysz? Tłumaczysz? A będziesz z tym jeździł? Ty musisz mi wytłumaczyć, bo tak to nie będę jeździł. Musisz wszystko mi wytłumaczyć, co i jak robić. Ja nic nie odpowiem, wszystko ty wytłumaczysz. Dobrze. Okej? Okay? No. Podejmujesz się wyzwania? No. Nauczysz tatę jeździć? A spróbuję! Spróbujesz? No. Ja myślałem, że powiesz, że nauczysz. Nauczysz czy spróbujesz? Nauczę. No to dawaj. A ta? No to musisz wszystko mi wytłumaczyć. Dobra, posłucham. Tak jak wczoraj. Tu się odpala. Nie? A gdzie to się biegi przez rzutca? Więc może szybciej jeździć. Myślisz? Na dwójce bym uważał. Na dwójce byś uważał, a na jedynce nie trzeba uważać? No jedynka no nie jest taka szybka, ale dwójką to jak pojedziesz, to może nawet cię na kółko wywalić. Nie to gadasz. I wtedy będzie tragedia. Mama, a pamiętasz jak my z dziadkiem... Ja dosięgnę? Zobacz jak on jest wysoki. A dużo waży? O kurde, więcej niż MRF-a chyba to? Mój waży chyba z 5 ton. Trzeba stopę podnieść. Nie, jest chyba aż taki ciężki, Kuba. Nie. Mój waży 5 ton, ale ten nie wiem ile waży, nie? Nie, taki ciężki. Zawsze noga do tyłu. Nie do przodu, ale jak się wsiada. Ty! Aha. A pamiętasz, jak dziadek mnie uczył jechać na kółku tu z górki i jeden raz się nie udało? To kupciuś? No. To pytanie, to czyli jak ten, to ta noga musi stać na ziemi, tak? Jak bieg? No, ja tak robię. Tak trzeba chyba, nie? Jak myślisz? Ja bym tak robił. Mi się wydaje, że chyba tą trzeba trzymać tutaj, żeby można być stabilnie stać. Ja bym tak robił. Trzeba tak zrobić, żeby tata się nie przewrócił. No. Przede wszystkim. Czyli ja proponuję dwójkę. Wbić. Dwójkę od razu? No, sprzęgło teraz. Nie. Ja też bym dwójkę wbił. No to powolutku sprzęgło. I trochę dalej. No to zrobiłeś, tata? Gaz mi się dałem. Na większym stopniu usiąść. No nie wierzę. Chyba czwórka nawet. A jest u ciebie czwórka. No szybko będzie. Nie. No i trochę więcej gazu. Ja się boję, że samochód jeden dostanie, nie? No, któryś z samochodów. No ale wiesz, nigdy pierwszy raz na motocyklu, tak? Mama. Czyli można na cycecie jeździć? Można, każdy można, może. Można, ja tam to sobie on tam pojedzie. Lecz to potrafi, a się... I widzisz, nauczyłeś tatę jeździć. To ciekawe jak zejdzie, nie? O, to jest ciekawe! Żeby w krzakach nie... Może jaką glebę nam zaliczy, co? No nie? Może! Patrz, teraz gleba. Nie. No, bo...
się trochę wystraszył. Ukradłaś mi portę. Patrz, patrz. Wywalił. No, będzie bulił. Będzie gleba? Powie, że teraz pincetą chce. A, nie było sprzęgła. Ale to pędzi, Kuba. To teraz na dół, nie? Żeby na dół, no. I jeden do góry, i jest luz. To jak tutaj się... Ale... Fajna, dobra. Tata mi rozgrzał motor, to mogę jeździć, nie? Tak? A na kurki pojadę? Dziadek cię chyba nie słyszy. Nie, no tak, nie. Na kole, bocie. Niezłe to było to. Na kole? Dym! Kurz! Kurz dym! Kurzo dym! Ja się zameruję! Tak po prawie tak samo jak ja będzie pan, co? No? Czy nie? Chyba nie. I co? Strach w oczach miałeś? Troszkę. Ten jeden tu jak przyspieszałeś, to było widać. Ale dobrze, nie? Fajna zabawa. Ale trzeba mieć respekt, nie? Oj, na pewno. No, bo w sumie trochę gazu i... Delikatnie gazu już tak idzie, że... A to jest taki pyrpyrek, że to tak sobie tylko pyrka, nie? A to nagle... Pewniej się czuję na jednym kółku niż na dwóch, nie? No. To co, to może teraz zrobicie sobie ten... Wspólną przejażdżkę. Tata? Ja z tobą? Ale ty pierwszy i nie tak szybko. Nie, bo ty nie dogonisz Kuby teraz. Muszę trenować. Dobra? Czyli co, pierwsza lekcja poszła. Udana. Na moim małym motorze to ja się jeszcze muszę na kółku. Na kółko będziesz stawiał go? Chłopie. To ja to... pamiętam, jak Janek uczył, to tak poleciał motor, że... Do góry chyba nawet poleciał motor. Ale który poleciał do góry? No mój. Co ty gada? No, poleciał, nie? Jeszcze pojechał sam. Co ty gada? No. Ale nic się nie stało? Nie, ale tak się położył. I jechał sam. No, to co tak robimy? Było. Ja na ten. Odpalamy MRF-ę? Poczekajcie, aż ja pojadę. To jeszcze ja ci odpalę, a zobaczymy jak tata ruszy, tak? No. Czy się nauczył, czy się nie nauczył? No, w sumie. Ale po jednej lekcji to musi tata zapomnieć. No nie, no aż tak nie zapomni. Wsiadanie chyba było dobre. I dwójka, nie? Jeden raz do góry. Wsiadanie dobre. Będzie gleba. Krzak. No, krzak. Zawsze czekam, aż skameruję. Mam! Nie, ten kółko na ludzie wtedy, tak? Ochranek tak. Się odpiął chyba. Kuba nauczył tatę jeździć na motocyklu, no. Thank you.
wiem co jest. Czekaj! Tata jedzie motorem. Powoli sprzęgło i więcej gazu trochę. Będzie dzisiaj gleba. Szpital murowany dzisiaj. Albo sąsiad tam na policję zadzwoni, że tak dużo kurzy. Tata Kuby trochę wystraszony, napięty. Kuba na luzaku. Teraz mi miod na tego motocykla. Nie, dalej, dawaj go. Dobra, już koniec jazdy, to moja 300. Ten co robi. Się wywali, Kuba, no, zobaczysz. No przecież ja to wiem. Będzie dzisiaj gleba. Oj, coś się chyba tacie co motor popsuł. Tomek, już mi oddaj! Już za długo! Może zgasić serwot. Kupisz mi może na urodziny? Nowa. Patrz, masz łokcie tak jak ci pokazywałem. Czyli tak? Nie? No. Tak mam. Patrz, szeroko. Jedziesz tak i jedziesz tak. Tak się muszę pochylić? No trochę. Tak jest dobrze? No. I co teraz? No i później jedziesz, nie? Dalej. Tak. No i tu trzymasz, wiesz, wszystko i jedziesz. Aha. I tak, nóżkę biorę. Aha, nóżkę do góry, dobra. Robię hamulec i wsiadam tak.
Czyli nogę do tyłu. Nogę do tyłu, tu trzymasz, jak jest odpalone. Później tak, tu i na dwójkę albo na trójkę. A ta noga cały czas na ziemi, tak? Tak. Przynajmniej ja tak robię, żeby, wiesz... Być stabilnym, tak? No. I później delikatnie i gaz, czy jak to tam było, bo zapomniałem. Jak chcesz na dwójkę, trójkę albo jedynkę, to masz albo na takich, nie? Mm-hmm. I później lekko dajesz tak nogę, ja robię tak i odpuszczasz hamulec i później jedziesz. Aha, to czyli nogę trzeba przyłożyć, tak? Tak, tak, tu i dwa albo trzy albo jeden raz i później tak nogę, jak jest odpalony motor. I później, jak jest odpalony, lekko ruszyć i tą nogę schować tu właśnie, drugą. To już wiem. A jak nogi się trzyma na motocyklu, mówiłeś, tacie? Tak mogę sobie jechać? Nie, żeby trzymać motor noga. To czyli jak muszę to... Jak tu masz nogę i tu masz nogę, tak? Musisz trzymać motor noga. Aha, to czyli kolanami muszę przyciskać tutaj, tak? No, żeby ci, wiesz, nie skręcił i żeby się tak nie wywalił, nie? A ja myślałem, że to wiesz, że to można sobie tak normalnie, szeroko, nogi mieć i jechać. Ale nie można. Tak nie można? Nie. To może na sucho, na stojącym pokażesz. Tutaj. Tata ustanie na motor, a to ty powiesz, co robi dobrze, a co robi źle. No, tak. Noga przyłożona. No. I stać trzeba. Ustać trzeba. Usta. Na podnóżki. Aha, o, a tu się nie przewrócę? Na stojąco się jedzie. Stoję i nogi mogę tak mieć? Jak pozycja ma być? Wytłumacz. Żeby nogi były tu, bliżej. Tu? Nie. Nie. Tu? Bardziej nie. Do tyłu. Do tyłu? Tu? Tak. I wychyl się tak trochę tak? Do tyłu. Jeszcze trochę. Tak. Nie. Trochę głowa do góry. Tak. Tak. Dupa do tyłu. Tak? No, coś takiego. Ale dupa nie tak, tylko kręgosłup w pałąk. Ta, o, tak. Takie a coś. A z tymi łokciami jak to tam było? Szeroko. Tak? Szeroko, no. No, na byka. Agresywnie. No. You'll see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, f***ing war zone.